Szanowni Państwo, uczestniczymy dziś w otwarciu nowej firmy na terenie miasta Kobyłka, Nuktech, duży chiński koncern produkujący skanery właściwie dla całego świata, dla Azji, Europy, Ameryki. Zainstalował swoją siedzibę z piękną halą produkcyjną w Kobyłce. Cieszymy się bardzo z tej inwestycji. To oczywiście nowe miejsca pracy, to podatki płacone, to rozwój nie tylko miasta Kobyłka, ale także tego regionu. To również pierwszy krok do przyciągania kolejnych inwestycji. Cieszymy się bardzo, że mamy Nuktech na swoim terenie. So actually we come here. Jesteśmy tutaj obecni już od roku 2005 w Warszawie, ale od roku 2009 działamy tutaj, wynajmując początkowo od naszych partnerów, bo od tego czasu mamy partnerów tutaj właśnie te obiekty. Bardzo komfortowo się czujemy właśnie tutaj w Kobyłce, bardzo nam jest dobrze. Inżynierowie są bardzo dobrze wykształceni, mówią po angielsku, więc po krótkim przeszkoleniu od razu wchodzą bardzo, bardzo gładko, że tak powiem, w swoją rolę. 30-40 mniej więcej osób z Kobyłki jest. Tutaj będziemy właśnie produkować wszystko i wszystko, że tak powiem, update'ować. Pierwotnie robiliśmy tak, że mamy ośrodek badawczo-rozwojowy w Chinach, prawda? Tam projektujemy i produkujemy tutaj i dostarczamy do klienta. Wysoka technologia, tu nie potrzeba tysięcy pracowników. Tu potrzeba od 10 do właśnie 20-30 osób, których łatwo przeszkolić, które już mają wysoki poziom wykształcenia technicznego. Jest to bardzo sprawny zakład, bardzo sprawna fabryka.